Opowiedz mi jeszcze raz, to mnie podnieca. Ano, wybraliśmy się z Geraltem do Vergen, gdzie mój kochany przyjaciel natychmiast wpadł we wszystkie możliwe tarapaty. Tu mnie pocałuj. Tak, dobrze. A jak wiadomo, prawdziwych przyjaciół nie wolno zostawiać w biedzie, więc pomogłem mu. A teraz tu. Nie tu, tylko... O, dobrze. Przeżyliśmy niejedną przygodę. Uczestniczyliśmy w sądzie nad księciem Stenisem. Naprawdę? Potem Geralt przedostawał się przez mgłę upiorów. A ty? Ja miałem inne zadania, równie odpowiedzialne. Zresztą nie będę wszystkiego zdradzał, bo chciałem skomponować na ten temat cały recital. A teraz pocałuj mnie tutaj tylko mocno. O tak... Twój ruch, panie. Tak. Widzisz, Carduin, ja bardzo lubię, kiedy przychodzi czas na mój ruch. Jak słusznie zauważyłeś, magu, on teraz właśnie nadszedł. Układ na szachownicy sprzyja ci, panie. Rzeczywiście. Pionki ułożyły się tak, jak chciałem. Moja królowa jest zagrożona. Nie tylko. Królowa nie ma ruchu. Wie, że musisz poddać. A twój skoczek nie jest w stanie przeszkodzić mojemu gońcowi. Jednym słowem, szach i mat, Carduin. Mam nadzieję, królu, że obrady w Lochmuin ułożą się tak, jak nasza partia szachów. Zrobiłem wszystko, żeby móc kierować pionkami. Czas pokaże, komu będę musiał dać mata. Od kilku dni idziemy tropem Wiedźmina. Wiem, że pokumał się z Jorvetem. Mam ich zlikwidować? Konetabl Natalis uważa, że nie jest to konieczne. Masz rozkaz przeprawić się ze swoimi ludźmi na południowy brzeg Jarugi. Po co? Konetabl podejrzewa, że cesarz skoncentrował duże siły w pobliżu granicy. Sprawdź to. Tak jest. Wyczerpał się.